Dziękujemy bardzo. Witamy serdecznie. Będziemy dzisiaj skromnie, króciutko, tak żeby miejsca było wiele, wiele dla naszych wspaniałych gości zagranicznych. Dlaczego suki, fitele? A dlatego, że historia rekonstrukcji tych instrumentów, a teraz jak widzicie Państwo małej orkiestry fidelowo-sukowej, zaczęła się właśnie u mnie od Indii, kiedy wiele lat studiowałam instrumenty w Indiach, sarangi. Okazało się, że te same techniki były stosowane w Polsce w dawnych czasach i kroczek po kroczku też między innymi dzięki instrumentom z Pakistanu, bo bardzo są tam popularne smyczkowe instrumenty typu sarangi. Dzięki temu możemy w tej chwili słuchać takiej muzyki dość oryginalnej na fidelach kolanowych. Jest to pierwsza orkiestra fideli kolanowych na świecie, polska pierwsza orkiestra. Ponieważ świętujemy relacje polsko-pakistańskie, oczywiście my będziemy tą polską stroną muzyczną.
I na zakończenie, proszę Państwa, jeszcze polski temat, ale z improwizacjami, z zakończeniami indyjskimi, takie bardzo rzeczy, można powiedzieć, międzykulturowe.
Bardzo serdecznie dziękujemy.